drugiej kolejce spotkań o Mistrzostwo Trzeciej Ligi piłkarzom Radomiaka przyszło się zmierzyć z przekształconym przed sezonem w spółkę akcyjną klubem piłkarskim Piaseczno. Pojedynek ten był meczem inaugurującym nowy sezon na stadionie Radomiaka. Nic więc dziwnego, że na trybunach przy Struga zasiadło liczne grono sympatyków zielonych. Zanim jednak obie ekipy przystąpiły do zmagań, miała miejsce miła uroczystość. Prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Władysław Kramczyk, wręczył na ręce Kacpra Wnuka, Krystiana Putona i Michała Kucharczyka okolicznościowy puchar za zdobycie w ubiegłym sezonie Mistrzostwa Mazowsza przez juniorów starszych Radomiaka. W porównaniu z ostatnim meczem w Sieradzu w wyjściowym składzie Radomiaka zaszła jedna zmiana. Kontuzjowanego Cezarego Szpaka w środku pola zastąpił debiutujący przed radomską publicznością Jurij Fedosenko. Ustawieni w defensywie, czyhający na kontratak goście z Piaseczna, od początku spotkania pozwolili Radomiakowi na prowadzenie gry. Zieloni długo utrzymywali się przy futbolówce, mieli zdecydowaną optyczną przewagę, ale na dobrą sprawę niewiele z niej wynikało. Zarówno rzuty rożne, jak i kilka dośrodkowań Piotra Kornackiego z lewej strony boiska nie przynosiły powodzenia, a strzał Pawła Tarnowskiego zza pola karnego był daleki od ideału. W 31 minucie przyjezdni wyszli na prowadzenie. Mateusz Pyrka w sytuacji sam na sam nie dał szans Piotrowi Banasiakowi. Według niezależnych obserwatorów gol nie powinien być jednak uznany, bowiem zawodnik gości znajdował się na pozycji spalonej. Nie zważając na rezultat, kibice Radomiaka bawili się w najlepsze. Podrażnieni straconym golem, zawodnicy zielonych ruszyli do ataku. W 44 minucie po zagraniu Krystiana Putona swoją szansę miał Wierzba, a chwilę później po rzucie rożnym Maciej Świdzikowski. Po zmianie stron Radomiak, nie mając nic do stracenia, postawił wszystko na jedną kartę, zapominając często o obronie. W 52 minucie z rzutu wolnego dobrze uderzył Dawid Sala, ale bez powodzenia. W odpowiedzi Gromadzki i świetna interwencja Piotra Banasiaka. Podopieczni trenerów Arkadiusza Grzyba i Pawła Jankowskiego wszelkimi sposobami dążyli do zdobycia wyrównującego gola, lecz zarówno rzuty rożne, rzuty wolne, czy próby zagrań do wysuniętego Pawła Tarnowskiego na nic się zdawały. Tymczasem goście coraz to groźniej kontrowali. W 76 minucie pojedynek sam na sam z Banasiakiem przegrał Konrad Tarkowski. Wprowadzony za zmęczonego Krystiana Putona Michał Kucharczyk wniósł nieco ożywienia w akcjach ofensywnych Radomiaka, ale gola dla zielonych wciąż nie było. W 87 minucie na boisku pojawił się Łukasz Szary, który wreszcie w drugiej minucie doliczonego czasu gry wyrównał stan meczu. Radomiak nie cofnął się do defensywy, ale próbował przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mogło się to źle skończyć, bowiem Piaseczno wyszło z kontrą i tylko ofiarna interwencja Dariusza Rolaka uchroniła zielonych od porażki. Po rzucie rożnym sędzia zagwizdał po raz ostatni. Radomiak Radom KP Piaseczno 1-1.